dzisiejszym odcinku pogadam sobie o ślubach w serialu 19+. Nie przesadzę, jeśli powiem, że trochę ich było. Martyna chciała taki odcinek, a że już go zrobiłem jakiś czas temu, więc dodaję. Nie zapomnij o łapce w górę, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Kasia i Rafał wzięli ślub, lecz nie był on pokazany ani w serialu Szkoła, ani też w 19+. Po przerwie wakacyjnej było to wyjaśnione, iż się pobrali i tyle. Arek i Lucy są bardzo długo razem, już ponad 500 odcinków. Ich ślub nie był za specjalnie huczny, ale też nie był skromny. Oni mieli to szczęście, że wszyscy przyjaciele byli na ich weselu. Mam tu na myśli tych, co już odeszli. Oczywiście nie obyło się tam bez skandalu, bo Zuza prawie rozwaliła im imprezę. Ich ślub odbył się w 124 odcinku. Ten ślub przeszedł do historii 19+. Mowa tutaj o Krzyśku i Sarze. Gdyby chłopak nie był aż tak naiwny i nie przepisał jej Scarface przed zawarciem związku małżeńskiego, to pewnie musiałaby wyjść za mąż, a tak upokorzyła go przed urzędnikiem, który udzielał im ślubu. Działo się to w 291 odcinku. Ta para na szczęście wzięła ślub. Chodzi o Anetę i Mariusza. Chociaż czy nie było tam małego zamieszania, to nie powiedziałbym, gdyż ceremonia wraz z imprezą odbyły się świeżo po zdradzie Lucy. No i Arek nie umiał się ogarnąć na ten czas. Wesele Państwa Młodych odbyło się w mieszkaniu Anety. Ślub miał miejsce w 243 odcinku. Następny ślub odbył się w 438 odcinku, a wzięły go Ala z Magdą. Był to udawany ślub, ale postanowiłem go dodać, bo był najlepszy. Jak wtedy Magda się postarała, to czapki z głów. Jeśli ktoś ma czas i ochotę, to warto jeszcze raz zobaczyć ten odcinek. Ślub Kasi i Witka był ostatni jak na razie w tym serialu. Odbył się on w 462 odcinku. Na imprezie weselnej działo się, bo Konrad poznał prawdę o Zuzie i jej uczuciach. Mela bała się, że Krecik chce jej się oświadczyć, a mama Panny Młodej też trochę przydzwaniła. Frodo i Kaja jak na razie nie wezmą ślubu, ale są parą, która jest tego najbliżej. Tadziu i Bożenka może jeszcze w tym sezonie się pobiorą, ale tego nie wiadomo na 100%. Wspominam o nich, żeby za kilka miesięcy nie czytać, że zapomniałem o ich ślubie. Daj znać w komentarzu, który ślub zasługuje na miano najlepszego.